Rozważaliśmy wielkość Syna Bożego. Między innymi był podany fragment z Filipian, drugi rozdział. On nie będzie przedmiotem rozważania, tylko wspominam o nim jako ten punkt, który chciałbym, żebyśmy mieli na sercu, gdy będziemy rozważać właściwy rozdział, którym jest Jakuba, drugi rozdział. Ale zanim przejdę do Jakuba, rozdziału drugiego, to przypomnę te słowa z Filipian. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się każde kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. I to uniżenie Pana Jezusa niekiedy jest źródłem takiego dosyć poważnego błędu, gdzie się popełnia ten błąd, gdy rozmawia się o relacjach wewnątrz bóstwa, czyli poniża się Pana Jezusa, twierdząc, że On jest niższy od Ojca. Się nawet wykorzystuje na przykład jego wypowiedź z Ewangelii bodajże Jana, że Ojciec większy jest ode mnie. Tak, ale On był większy od człowieka Chrystusa Jezusa, a nie od odwiecznego Syna Bożego, jakim Pan Jezus jest. Odwieczny Syn Boży jest równy Ojcu. Kto nie ma Syna, nie ma też i Ojca. Duch Święty jest równy Ojcu i Synowi, i to są trzy osoby równe sobie co do chwały i wszystkich pozytywnych atrybutów. Nie można tych rzeczy mylić, dlatego że jest to jedno z tak zwanych zagrożeń, które w historii nawet zostało nazwane herezją potępienia. Czyli jeżeli ktoś nie wyznaje równości Ojca i Syna, nie może być zbawiony. Jest to bardzo poważna sprawa. To nie jest tylko ciekawostka teologiczna, sport dla ludzi, którzy lubią przepychać się na wersety. To jest kwestia życia wiecznego i śmierci. Dlatego jest bardzo poważna. I w Jakuba mamy takie dwa bardzo ważne elementy, które są bardzo ważne w tym drugim rozdziale. Jeden to jest właśnie równość osób w bóstwie, a drugi to jest kwestia usprawiedliwienia przez wiarę. Te dwie rzeczy są wyraźnie tutaj dotknięte, zatem przechodźmy do czytania. Jakuba, rozdział drugi. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę, i powiedzielibyście: ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś zgardziliście ubogim. Czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne swoje imię, zacne dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem Królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dobrze czynicie.
Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez prawo za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa całe prawo, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz wtedy przeto poznać nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała? I wypełniło się pismo, które mówi, i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. W podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Widzimy tutaj zatem wyraźnie początek tego rozdziału, wezwanie. Wezwanie to jest dodatkowo zaopatrzone w praktyczny przykład życia codziennego. I między nami już takich nadużyć nie ma. Ale jak się zwiedza na przykład starożytne budowle i ja miałem okazję wiele zabytków odwiedzić i myślę, że każdy, kto chodził czy to do szkoły, czy w inny sposób, to miewał wycieczki w różne ciekawe miejsca. Mówię o wycieczkach szkolnych, takich organizowanych przez organizatorów z tego świata, bo to dla nich jest ważne. I często w kościołach powtarzał się taki motyw. A tu była ławka dla szlachcica, fundatora tego kościoła. Tutaj siedzieli w tym drugim, trzecim, czwartym rzędzie najważniejsi ludzie miasta. Potem było kolejne rzędy, to już były zacne osoby, które częściej się myły, więc mogły koło tych szlachetnych państwa siedzieć, bo nie śmierdziały. A tam na końcu to siedziała ta biedota. Na samym końcu. I to, takie nadużycia były zawsze w religii i one w chrześcijaństwie prawdziwym, które jest oparte na wierze w Pana Jezusa, nie występują. Często było tak, to nieraz taką historię słyszałem, że jechał szlachcic powozem, wiózł go Stangret, może miał na imię Józef, i ten Józef wiózł swojego pana na zgromadzenie. I razem pojechali na miejsce, gdzie jest zgromadzenie. Józef oczywiście otworzył karocę, z karocy wyszedł jaśnie pan. Obaj skierowali się do budynku, w którym były zgromadzenia do imienia Pana Jezusa. I w budynku już siedzieli na równi,
I siedzieli zgromadzeni wokół stołu, śpiewali pieśń, a najdziwniejsza z punktu widzenia ludzkiego rzecz działa się na zgromadzeniu, że tenże Józef, który przez cały tydzień słuchał poleceń swojego Pana, na zgromadzeniu wstał, stanął za kazalnicą i powiedział Słowo Boże. I tenże jego jaśnie Pan słuchał, bo jeśli chodzi o dary, to Bóg nie ma względu na osobę. I jeżeli chce, to właśnie tenże prosty wierzący, który przez cały tydzień pracował, czy to sprzątając, czy zmieniając brudne naczynia swojego Pana na czyste, to jeśli chodzi o zgromadzenie w niedzielę, to było już według porządku Bożego. Ten, który ma dar od Pana, jest zobowiązany nim usłużyć. A ten, który ma się uczyć ze Słowa Bożego, ma szeroko otwierać uszy i serce. Nawet choćby był nie wiadomo jak bogatym Panem. I Jakub podaje ten przykład tutaj celowo, bo wierzący, którzy byli odrodzeni z łaski Bożej, już nie mieli takich ciągotek, takiej gradacji i dlatego podaje to z pełną wolnością, że to byłoby fałszywe, gdyby jednego posadzili wyżej, drugiego niżej. I ten pierwszy werset z drugiego rozdziału wzywa: bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. To wezwanie niestety jest bardzo często spłaszczane właśnie jako tylko takie wspomnienie, żeby wezwać, żeby była równość, ale to nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi jak najbardziej o to, żeby odnieść się do tego, kogo wyznajemy. Kogo my wyznajemy? Wyznajemy naszego Pana chwały. A kto jest naszym Panem chwały? Naszym Panem chwały jest Pan Jezus Chrystus. I tenże Pan jest obcy rozumom ludzkim, bo 1 Koryntian 2:8 mówi, że żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Pan Jezus Chrystus jest Panem chwały i my przy wyznawaniu wiary w Pana Jezusa Chrystusa nie możemy czynić różnicy między osobami. Zwłaszcza w pierwszym rzędzie nie możemy czynić różnicy między osobami bóstwa. Czyli to nie jest właśnie przypadkowo umieszczone, bo między osobami bóstwa często jest niestety czyniona błędnie różnica w chwale. Bóg Ojciec jest tutaj w tym przykładzie porównany do tego bogatego, którego ci, którzy stosują tą herezję monarchianizmu, stawiają wyżej, a Jezus, jak wiemy, stał się dla nas ubogim, abyśmy Jego bogactwem zostali ubogaceni. I tu jest przedstawiony jako ten wzgardzony ubogi w tym przykładzie. I gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach, we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie. Tak się przecież właśnie stało. Bogaty w chwałę Ojciec z nieba posłał Syna, który przyjął najbardziej nędzne miejsce niewolnika i został ubiczowany i ukrzyżowany i złożony w grobie. I to nie jest koniec tej historii. Na całe błogosławione szczęście dla nas on zmartwychwstał trzeciego dnia i został wzięty do nieba. Wstąpił do nieba i jest po prawicy Bożej. Jest równy Ojcu i nam nie wolno tego w żaden sposób podważać. A to, że na chwilę zrezygnował z tej swojej odwiecznej równości po to, żeby się poniżyć, to zrobił dla nas. Dla nas, będąc bogatym, stał się ubogim. I dlatego nie jest
właściwe, żeby poniżać Jezusa teraz, gdy On już jest w chwale, to w ogóle nie ma po prostu do tego żadnych nawet zewnętrznych podstaw, a biorąc historycznie na podstawie Jego uniżenia, także nie wolno tego czynić. Więc gdyby na nasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, obaj mieliby prawo usiąść tak samo. Nie tak, że ten z bogatym wystrojem usiadłby lepiej, a ten w nędznej szacie gorzej. Więc Jakub tutaj ten prosty przykład codziennego życia pokazuje nam, żeby nie czynić różnicy między chwałą Ojca a chwałą Syna. I tak zresztą uczył Pan Jezus. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. I aby wszyscy czcili Syna tak samo, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Oraz kto nie ma Syna, nie ma też i Ojca. Więc to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że nie wolno w żaden sposób dopuścić do serca poniżenia osoby Jezusa w relacji do Ojca. To jest całkowicie nieuzasadnione, jeśli chodzi o biblijną naukę. Jak wiemy, Biblia nam przedstawia Boga odwiecznie istniejącego w trzech równych sobie osobach. Modlimy się do Ojca, modlimy się bezpośrednio do Syna, ale faktycznie w Nowym Testamencie nie ma ani jednej modlitwy do Ducha Świętego. I z tego także błędnie niektórzy wyciągają wniosek, że Duch Święty jest jakoś mniej kluczowy w życiu chrześcijańskim niż Ojciec i Syn, a jest to bardzo poważny błąd. Duch Święty jest Bogiem, tym samym Bogiem, którym jest Ojciec, tym samym Bogiem, którym jest Syn Boży. Oni są równi. Zatem dlaczego nie mamy modlitwy do Ducha Świętego w Nowym Testamencie? Niektórzy mówią, a to jest tylko przeoczenie i powinniśmy modlić się do Ducha Świętego. Jest to niestety nieprawdziwa odpowiedź, dlatego że Duch Święty mieszka w chrześcijaninie. Duch Święty jest autorem modlitw chrześcijanina. I Duch Święty tworzy treść modlitwy. A więc prawdziwa modlitwa, do której jesteśmy wzywani, abyśmy się modlili w duchu, to jest modlitwa, której autorem jest Duch Święty. Duch Święty nie kieruje modlitw do samego siebie, dlatego nie widzimy, aby któryś z uczniów Pana Jezusa w Nowym Testamencie już po wylaniu Ducha Świętego, gdy został napełniony Duchem Świętym i gdy autorem tych jego modlitw jest Duch Święty, to nie widzimy, żeby się któryś z uczniów modlił do Ducha Świętego, bo jest to logiczne nawet na naszych ludzkich zasadach, że jak ja piszę list, to potraktowalibyście to jako dziwne, gdybym sam do siebie wysłał list. Napisałbym list, wysłałbym kopertę na adres, tydzień później do mnie przychodzi list. Do mnie. Od kogo? Otwieram. Ode mnie. Niedorzeczność. I dlatego też nie ma modlitw chrześcijan do Ducha Świętego. Jest to właśnie takie proste, praktyczne wyjaśnienie. Natomiast co do równości, Duch Święty jest równy Ojcu, Duch Święty jest równy Synowi i nawet można powiedzieć, że skoro my często mamy wymieniane te osoby, to mówimy Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, ale faktem jest, że ta kolejność nie mówi o ważności. Możemy równie prawidłowo wymienić Ducha Świętego pierwszego, możemy równie prawidłowo wymienić na pierwszym miejscu
Syna. I takie miejsca, gdy apostołowie wymieniają te trzy osoby i są w różnej kolejności. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie poszukać, to znajdzie, że nie jest tak, że występuje tylko i wyłącznie jedna kolejność w Piśmie Świętym tych trzech osób. Bo to jest właśnie związane z tym, że są to równe sobie osoby. Innym błędem jest twierdzenie, że Bóg przebiera się raz za Ojca, raz za Syna, raz za Ducha Świętego. I ten błąd jest tak jakby odwrotnością monarchianizmu i on jest bardzo poważny również w konsekwencjach, bo tak nie jest. To nie jest tak, że Bóg raz przebiera się za Ojca, raz przebiera się za Syna, raz przebiera się za Ducha Świętego. To jest nieprawdziwy pogląd, choćby widzimy nad Jordanem w momencie chrztu Pana Jezusa, że wszystkie trzy osoby Boże były równocześnie. Czyli Ojciec zesłał z nieba Ducha Świętego, który zstąpił na Pana Jezusa. I to widzimy, że trzy osoby są od siebie odrębne. One są równe. Jest to jeden Bóg. Jeśli używamy na przykład imienia Bożego objawionego w Starym Testamencie jako Jehowa czy jako Jahwe, to Pan Jezus Chrystus jest Jahwe, Duch Święty jest Jahwe, Bóg Ojciec jest Jahwe, ale Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem Świętym, Duch Święty nie jest Ojcem. To są trzy odrębne, równe sobie osoby. I to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują, pyta Jakub w 4 wersecie. Tak właśnie w istocie by było, gdybyśmy posunęli się do błędu monarchianizmu. To jest błąd bardzo poważny. Nie wolno w taki sposób twierdzić. I posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują. Na całe szczęście Bóg nie uzależnił możliwości skorzystania z łaski Bożej od naszych pieniędzy, od naszych pozycji, od naszego wykształcenia, od naszego różnego rodzaju atrybutów innych, niż tylko to, czy wierzymy, że ofiara Pana Jezusa Chrystusa wystarczy, niż tego, że uznajemy się osobiście za grzeszników, którzy są całkowicie niegodni tego, żeby stanąć przed Bogiem, a tylko ofiara Pana Jezusa nam to umożliwia. I to może zrobić zarówno bogaty człowiek, jak i biedny. Widzimy przykład bogatego młodzieńca, który szuka Królestwa Bożego, który odchodzi smutny, dowiedziawszy się, że musi po prostu zrezygnować z tych swoich ludzkich atrybutów i uwierzyć Panu Jezusowi, porzucając całkowicie swoje ludzkie zdolności. Można powiedzieć, że nawet tak po ludzku patrząc, naszym takim ogólnym oglądem, biedny nie ma co stracić, bo nie ma nic. I jeżeli się dowie, że po prostu ma tutaj uwierzyć Panu Jezusowi, bo jemu nic w życiu nie wychodzi, no to on to widzi, że jemu nic w życiu nie wychodzi. I teoretycznie powinno być nawet biednemu łatwiej niż zaradnemu człowiekowi, który od zawsze widział, że do czego się dotknie, to mu zawsze wychodzi i może też, jakby chciał popracować nad zbawieniem, to też by mu wyszło. I skoro wychodzi mu w tym, wychodzi mu w tamtym, matematyka łatwo mu wchodzi do głowy w szkole, inni się męczą, on od razu wszystko rozumie, chemię rozumie, biologię rozumie, rozumie geografię,
rozumie różne techniczne zagadnienia, zdał prawo jazdy za pierwszym razem i no to czemu nad zbawieniem miałbym nie popracować sobie i też mi wyjdzie. Takiemu człowiekowi taka pokusa może od razu stawać się bardziej prawdopodobna niż takiemu, który widzi, że każdy krok musi stawiać z niepewnością, czy starczy mu sił na kolejny krok, czyli biednemu. I dalej widzimy bardzo ciekawą rzecz. 9 werset. Jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech. Bardzo ciekawa definicja grzechu. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże wyjaśnia nam, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i nie ma różnicy. Nie ma różnicy. Nie ma. A więc jeśli ja teraz popełnię Słowo Boże w tym miejscu, gdzie mówi, że nie ma różnicy, się myli, ja sobie zacznę czynić różnicę. Powiem sobie, że ten jest taki, a ten taki. Na przykład zacznę różnicować ludzi pod względem koloru skóry, tak jak to niektórzy czynią, pod kątem narodowości, pod kątem umiejętności, pod kątem innych cech. To nie. Słowo Boże mówi, że nie ma różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i nie pozostaje im chwała Boża. Nie mogę czynić żadnej różnicy, bo czynienie różnicy między ludźmi jest grzechem. Popełniacie grzech i jesteście uznani przez prawo za przestępców tego prawa. Nie wolno, to jest bezbożność czynić różnicę między osobami. I 10 werset jest bardzo ważny. Myślę, że ważny też jest przy ewangelizacji. Ktokolwiek bowiem zachowa całe prawo, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. To jest bardzo ciekawa zasada, którą ludzie zapominają. Bo na przykład pijak powie, no, ja co prawda wypiję, ale przynajmniej nie biję żony. Albo przynajmniej jestem fair z kolegami, jak gram w karty, nie oszukuję w karty. Inny powie, no ja nie piję jak tamten pijak. I się okaże, że owszem, nie piję jak tamten pijak, ale ma kłopot z wiernością wobec żony. Inny z kolei powie, że ani nie cudzołożę, ani nie piję. Jestem jak najbardziej poza tymi grzechami, jestem lepszy od nich, ale nienawidzi teściowej, bo uważa, że jest nie fair wobec niego. I tak dalej. Każdy grzesznik będzie lubił właśnie sobie powiedzieć, że on ma swój standard. Ale Boży standard jest jeden. Ani jedna kreska, ani jedna kropka nie przeminie z zakonu, dopóki nie przeminie niebo i ziemia. Niebo i ziemia przeminą, a słowa Pana Jezusa nie przeminą. I nie ma żadnej możliwości, żeby sobie wybierać między elementami prawa. A jeśli byśmy tak policzyli mechanicznie każde przykazanie, to jest ich ponad 600. 613. I żadne z tych przykazań nie może być w żaden sposób naruszone, jeżeli ktoś chce być usprawiedliwiony z prawa. A są tam przepisy bardzo łatwe i bardzo trudne. Łatwe do wykonania i niemożliwe do wykonania. Niektóre są bardzo łatwe, ale nawet w tych najłatwiejszych ludzie uchybiają. I nawet jeżeli człowiek by powiedział, że sobie weźmie 612 i spełni, a nie spełni 613, jest winny, tak jakby żadnego z tych 612 nie wypełnił. Słowo Boże mówi wyraźnie,
Ktokolwiek bowiem zachowa całe prawo, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. To rozlicza nas w 100%. Jest to bezwzględne słowo i żeby pokazać, że wszyscy tu na sali, każdy z nas jest winny całemu zakonowi, wystarczy, że otworzymy sobie mowę Pana Jezusa z 5 rozdziału, 48 werset. Mateusza, Ewangelia Mateusza, rozdział 5. I tutaj jest wiele zaleceń Pana Jezusa z głośnego kazania na górze. Niektórzy lubią takie tytuły marketingowe i nawet jakieś głośne kazanie jest nazwane szokującym kazaniem. Ja myślę, że nie ma bardziej szokującego kazania niż kazanie na górze. Bo jeśli zerkniemy do 48 wersetu, w połączeniu z Jakuba 2:10, to każdy z nas musi sobie zdać sprawę, że winien jest wszystkiego. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Mówiąc inaczej, jeśli choć przez sekundę w życiu nie byłeś tak doskonały jak Bóg Ojciec w niebie, jesteś winien całemu zakonowi. Czy ktoś się uchował na tej sali? Myślę, że nikt. Ja na pewno się nie uchowałem. Jestem winien całemu zakonowi. I nic mnie w żaden sposób nie usprawiedliwia. Więc mogę sobie wziąć i wydrukować dużymi literami ostatni kawałek z Jakuba 2:10, winny wszystkiego i przybić gwoździkami na drzwiach wejściowych do domu. Tu mieszka winny wszystkiego. I zresztą widzimy w wielu miejscach, na przykład w Trenach 3 rozdział, na co może człowiek się uskarżać, dopóki żyje. Niech się uskarża na swoje grzechy. Nie na grzechy innych, nie na grzechy bliźniego, tylko on sam ma swoje grzechy, na które powinien się uskarżać. I ta równość wszystkich przykazań jest oparta na Bogu, na to, kim jest prawodawca. 11 werset to mówi. Ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Ten, który powiedział nie zabijaj, powiedział też nie kradnij. Ten, który powiedział nie kradnij, powiedział też najmniejsze z przykazań, które jest w zakonie. Więc jeśli nie zachowujemy czegoś z tego, co ono nam nakazuje, to jesteśmy winni wobec tego, który to nakazał. A więc nic nas nie usprawiedliwia. I teraz jako zbankrutowani, winni wszystkiemu, grzesznicy, jesteśmy wprowadzani przez Jakuba w kolejny etap. Ale ten kolejny etap pokazuje nam właśnie 13 werset. Bo 12 mówi, tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. I to prawo wolności nie jest tu zdefiniowane. 13 werset, nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem, albo miłosierdzie poprzedza sąd. Widzieliśmy tą zasadę wielokrotnie w Starym Testamencie, że gdy na przykład Izrael miał zburzyć jakieś miasto, to zanim to miasto zburzył, bo mieszkali tam bezbożnicy, najpierw temu miastu był ogłoszony pokój. I ludzie ci mogli się poddać i skorzystać z pokoju. Natomiast ci, którzy nie skorzystali, to byli wycinani co do nogi. Podobnie jest z nami.
że czeka sąd na każdego, kto złamał choć jedno przykazanie prawa. Na każdego czeka i nie drzemie. Jeżeli chcesz stanąć na sądzie Bożym i być sądzonym na podstawie zakonu, to jeśli choć raz przekroczyłeś choć jedno przykazanie, to czeka cię gniew i pomsta. Na całe szczęście Bóg, zanim ten sąd nastąpi, posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał i oferuje zbawienie każdemu, kto przyzna: ja nie mogę na podstawie mojej sprawiedliwości stanąć przed Bogiem. Jestem grzesznikiem zbankrutowanym, który przekroczył całe prawo, ale Pan Jezus za mnie poniósł karę, za mnie został osądzony i chcę skorzystać z dobrodziejstw tej ofiary. Ta ofiara została złożona przez Pana Jezusa za mnie. Pan Jezus zastąpił mnie na krzyżu. I powołując się na tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa, możemy stanąć przed Bogiem w sprawiedliwości Chrystusowej. I wtedy Bóg patrzy na nas jak na Chrystusa, a na drzewie krzyża na Chrystusa patrzył, jak patrzył by na nas, gdybyśmy stanęli we własnej sprawiedliwości, nie mając sprawiedliwości Bożej. Został uczyniony grzechem Pan Jezus, gdy był w trzech godzinach ciemności na krzyżu Golgoty. Zatem jest to prosta zasada. Miłosierdzie poprzedza sąd, miłosierdzie góruje nad sądem. Jak wiemy, kto wierzy w Pana Jezusa, nie stanie na sądzie, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie sądzony. Czytamy o tym m.in. w Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 18 werset. Ewangelia Jana 3:18. Kto wierzy w Niego, czyli w Pana Jezusa, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Także mamy 5:24. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Ale przeczytamy od 23, bo nawiązuje do pierwszej części dzisiejszego rozważania z Jakuba 2. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Widzimy wyraźnie, że jest tutaj prosta odpowiedź. Jeśli nie uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi jako temu, który umarł za twoje grzechy na krzyżu Golgoty i to wystarczyło zupełnie za to, żeby być zadośćuczynieniem za twoje grzechy, no to nie ma żadnej nadziei dla ciebie, jeśli nie skorzystałeś z tej doskonałej ofiary. Ale jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi, uwierzyłaś Panu Jezusowi jako doskonałemu twojemu zastępcy, jako doskonałemu darowi Bożemu, który został złożony na ofierze za ciebie, to wtedy masz podstawę do tego, żeby wiedzieć, że skoro Jezus został osądzony za ciebie, to ty nie będziesz już sądzony. Jeśli Jezus został osądzony za ciebie, to ty już nie będziesz sądzona. Cóż to pomoże, jeśli ktoś mówi? To jest 14 werset. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jest to werset, który niektórzy oszuści religijni lubią
wyrywać z kontekstu, aby wprowadzić fałszywe nauczanie o tym, że zbawienie jest z uczynków. I faktycznie, gdybyśmy wyrwali ten werset bez kontekstu, bez przykładu, którym posłużył się Jakub, to można popaść w różnego rodzaju trudności. Tu jest podobna konstrukcja jak w pierwszym wersecie, czyli najpierw jest teza, a potem jest ilustracja. Ilustracja składa się z trzech rodzajów uczynków. I te uczynki, które są w ilustracji podane, są bardzo ważne. Jeżeli się je przeoczy, to można popaść w poważne zabłądzenie. Więc tak, po pierwsze, jest tu ważne, żeby zauważyć, że nie jest mowa o kimś, kto ma wiarę, tylko o kimś, kto mówi, że ma wiarę. Może posłużę się takim drastycznym przykładem. Mamy wybory i polityk mówi, że jak wygra wybory, to coś zrobi. Czy on to zrobi, jak wygra wybory? Historia pokazuje, że najczęściej nie. Więc jeżeli ktoś coś mówi, to tylko mówi. I jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. Że mówienie może być prawdziwe, a może być fałszywe. Może wynikać z fałszywej samooceny, a może wynikać ze szczerych chęci podgrzanych różnymi emocjami, ale także nieoparte na faktach. Cóż to pomoże, że ktoś mówi? Nic to nie pomoże, że mówi. Więc może to być zarówno osoba, która jest zupełnie niewierząca, i Jakub nawet pokazuje, że demony też twierdzą pewne rzeczy, a nawet jest użyte słowo, że te demony wierzą i drżą. Więc jest coś takiego jak wiara nieprawdziwa, demoniczna. I ta wiara nieprawdziwa, demoniczna także jest tutaj dotknięta. Tak, i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie, mówi 17 werset. I 26, jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I teraz zobaczmy pierwszy przykład Jakuba. Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was, w domyśle ktoś, kto ma nadmiar, ktoś, kto może podzielić się odzieniem, ktoś, kto ma nadmiar i może podzielić się żywnością, to ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju. Ogrzejcie się. I nasyćcie. I dalibyście im to, czego ciało potrzebuje? Nie, tu nie jest tak napisane. A nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje. Czyli początek brzmi ładnie. Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie. A nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, jest po prostu w kontraście z tym. Mogę powiedzieć: idź w pokoju, ogrzej się i nasyć, pod warunkiem, że dam im to, czego ciało ich potrzebuje. Wtedy im pomogę. I tak samo wiara mówiona, która brzmi ładnie w czasie wypowiedzi, jeżeli nie wywołuje efektu wewnętrznego, jeżeli nie jest związana z tym, co jest w sercu, tylko jest to wiara mówiona, wiara, która jest tylko wyuczonym przepisem ludzkim, teorią, to taka wiara nie ma żadnego znaczenia. Cóż to pomoże?
że ktoś mówi, że ma wiarę. I 18. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. No więc to też jest błąd. Dlatego, że nie da się pokazać wiary z uczynków. Muzułmanie są bardzo często dużo bardziej uprzejmi niż my. Miałem kilku studentów Mahometan, którzy pisali pracę doktorską, a ja musiałem ocenić. I oceniałem też pracę chrześcijan, wyznawców. Mahometanina praca zaczynała się: wiecznemu, wielkiemu Bogu, stworzycielowi nieba i ziemi, ku czci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sama chwała wobec Boga. Pierwsza strona podziękowań. Przede wszystkim chciałbym podziękować Bogu Wszechmogącemu. I w obyciu wielu z nich tak grzeczni. Nigdy nie miałem tak grzecznych studentów wśród tak zwanych chrześcijan. Więc z uczynków nie da się pokazać wiary, bo wiemy, że oni mają wiarę demoniczną, nie uznają Jezusa za odwiecznego Syna Bożego i są to ludzie na szerokiej drodze do piekła, uważający, że mogą się zbawić z własnej religijności. Ale z uczynków, jeśli byś chciał obserwować, to chrześcijanin teoretycznie powinien wypaść lepiej, ale praktyka jest taka, że wielu ugrzecznionych ateistów, którzy mają wysokie normy humanistyczne, dużo lepiej stoją w praktycznym chodzeniu niż chrześcijanie. Nie da się pokazać wiary z uczynków. To jest niemożliwe. To jest zwyczajnie niemożliwe i poucza nas o tym m.in. apostoł Paweł, gdy mówi, że słudzy diabelscy przybierają postać sług sprawiedliwości. Jeśli szatan przybiera postać anioła światłości, tym bardziej słudzy diabelscy przybierają postać sług sprawiedliwości. I nie da się tego ocenić po zewnętrznym działaniu. I mamy przykład ze zwierząt czystych i nieczystych. Zwierzęta czyste mają rozdzielone kopyto i przeżuwają pokarm. Zwierzęta nieczyste albo nie mają rozdzielonego kopyta, albo nie przeżuwają pokarmu. Świnia ma rozdzielone kopyto, więc ślad zostawia, jakby miała rozdzielone kopyto. Ale nie przeżuwa, jest zwierzęciem nieczystym. Czyli jeśli bym chciał z śladów świni ocenić, czy ona jest czysta, bym powiedział, no ma rozdzielone kopyto. Ale to, czy ona przeżuwa, czy nie, to nie wiem tego. Bo przecież to jest obraz człowieka. Ja nie wiem, czy ten człowiek miłuje w sercu Pana Jezusa, czy nie. Ja wiem, co on mówi na zewnątrz. Na zewnątrz zostawia rozdzielone kopyto. Czyli jak owca zostawia rozdzielone kopyto. A czy on przeżuwa, czy nie, czy on jest owcą, czy świnią, to Piotr nawet mówi, że to dopiero później wychodzi, że świnia znowu tarza się w błocie. Ale dopóki ona jest umyta, to my tego nie wiemy. Nie da się pokazać wiary z uczynków. Jest to niemożliwe. Są różnego rodzaju humanistyczne akcje światowe, które są wysokiego standardu. Teraz mamy na przykład Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wspaniała akcja przez ludzi, którzy otwarcie mówią, że z ideami chrześcijaństwa jest im zwyczajnie nie po drodze. I negują w zasadzie większość kwestii, które są dla chrześcijan istotne. Pokaż mi wiarę z uczynków moich. Tak samo każda inna akcja humanitarna prowadzona przez ludzi niewierzących. Nie da się zobaczyć tego. I teraz Jakub 19 werset pokazuje. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden.
Czyli znowu wskazuje na to, że posiadanie prawidłowej doktryny nie jest wystarczające. Możemy wysłać człowieka do najlepszej teologicznej szkoły, gdzie apologetycznie zrobimy z niego idealnie mówiącego nauczyciela biblijnego. I on będzie tak pięknie wyuczony i tak pięknie będzie wszystko umiał wyjaśnić ze Słowa Bożego. Zbije każdy argument, który jest nieprawidłowy z punktu widzenia teologii biblijnej czy nauki biblijnej. Jeżeli nie lubimy słowa teologia, ja też nie lubię, ale użyłem go tutaj jako pokazanie tej wiedzy wyuczonej o Bogu. I mamy takie przypadki w historii. Niedawno był taki przypadek, który wyszkolił tysiące liderów chrześcijańskich. Po śmierci wyszło, że niestety prawdopodobnie jest to przypadek świni, która tarzała się w błocie, która tylko chwilami była umyta. I takich przypadków mamy pełno. Ty wierzysz w prawidłową teologię o Bogu? Ty wyznajesz wszystkie punkty biblijne? Pięknie. Demony też są świetnie zaznajomione z nauką biblijną, bo ją atakują. Wierzą w te fakty, bo to jest rzeczywistość, w której się poruszają. Żaden demon nie powiedział nic złego o Panu Jezusie. Zawsze jak mówiły, to mówiły: jesteś wiecznym Synem Bożym, jesteś Synem Bożym, jesteś Chrystusem Bożym. Same piękne rzeczy mówiły, bo one tą teologiczną stronę pięknie znają i o tym wiedzą. Ale są na drodze do piekła. Wyuczenie teologiczne, wyuczenie wiedzy biblijnej nie jest zbawieniem. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? I teraz są dwa bardzo ważne uczynki. Bardzo ważne uczynki, które są ilustracją i kluczem do zrozumienia całości. Jeden klucz to już mieliśmy. Cóż pomoże, bracia, że ktoś mówi? Drugi klucz już mieliśmy, czyli że samo wyuczenie teologiczne to nie jest jeszcze ani nie ma nic wspólnego z tym, co jest sednem. A teraz mamy kolejne dwa klucze. Abraham i Rahab. Bardzo pouczające przykłady. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. Czy to jest uczynek, który możemy wpisać na przykład do podręcznika dla szkółek dziecięcych i brat prowadzący szkółkę by powiedział: róbcie jak Abraham. Składaj syna w ofierze. Nie, to jest uczynek, który przez świat byłby dzisiaj potępiony. Czytalibyśmy o tym we wszystkich portalach internetowych, że w ostatniej chwili powstrzymano starszego człowieka, który przywiązał swojego kilkunastoletniego syna na ołtarzu i zamierzył się nożem. Prawdopodobnie anioł nie zdążyłby mu tego noża wyrwać, tylko przyjechałyby jakieś służby antyterrorystyczne. Jest to z punktu widzenia świata uczynek nieoczywisty, a wręcz można powiedzieć naganny. Ale Bóg wiedział, dlaczego Abraham składa tego syna. Bóg wiedział, co jest w sercu Abrahama i Bóg uznał, że Abraham uwierzył Bogu i poczytane zostało mu to ku usprawiedliwieniu. Czyli to nie są uczynki, które da się podrobić.
To jest uwierzenie w sercu. Mamy w piśmie wyjaśnione, że Abraham wierzył, że z powrotem syna otrzyma przez zmartwychwstanie. Tak objawia Hebrajczyków 11 rozdział. To jest wiara wewnątrz, w człowieku, relacja osobista z Bogiem. I nie jest tak, że te uczynki da się odrobić. Nie można powiedzieć, pokaż wiarę z uczynków Abrahama, popatrz na życie Abrahama i go naśladuj. My jako wierzący dużo korzystamy z życia Abrahama, ale dla człowieka, który chciałby go wziąć jako wzór, jako człowiek, który by miał go jako podręcznik, jako droga do nieba, bądź jak Abraham według uczynków, i będziesz dobrze żył. No nie, jego życie nie nadaje się do tego. Widzimy tam wiele wzlotów, ale także są rzeczy, które nie są wzlotami. I teraz drugi przykład, który też jest kluczem. Człowiek bywa, właśnie tutaj Jakub mówi, widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary? I dodatkowy przykład. Podobny sposób i Rahab. Kto? Rahab. Nierządnica. Dlaczego Jakub wybrał jako przykład Rahab? Nierządnica, czyli osoba, która zawodowo zajmuje się uprawianiem rzeczy niewłaściwych. I czyż ona nie z uczynków została usprawiedliwiona? I teraz jest to sedno. Gdy przyjęła posłów i wypuściła ich inną drogą. Musimy znać tą historię ze Starego Testamentu, żeby rozumieć tą końcówkę zdania. Co zrobiła Rahab? Otóż Izrael miał zniszczyć miasto Jerycho. I między innymi, zanim do tego doszło, to byli tam wysłani posłowie, którzy rozejrzeli się, wyśledzili, co jest w mieście, jakiego rodzaju tutaj są potrzebne środki, żeby doszło do pokonania tego miasta. I tak Rahab wzięła i jak oni potrzebowali ochrony, to dokonała zdrady stanu. Czyli zdradziła swoje państwo, ukryła tych posłów i jak pytano ją, czy widziała tych posłów, to okłamała swoich współbraci, ludzi tego samego narodu, że oni po prostu nie znaleźli tych posłów. Na podstawie dwóch rzeczy. Ukryła i wypuściła ich inną drogą. Inną drogą, to znaczy inną drogą niż posłani byli ci, którzy ścigali tych posłów. Tą historię możemy przeczytać w Księdze Jozuego i zachęcam, żeby każdy w domu sobie ją przeczytał. Czyli znowu z punktu widzenia ludzkiego, jakbyśmy ocenili taką osobę, na przykład jest w historii tego typu człowiek, pułkownik Kukliński. Jedni mówią bohater, drudzy mówią zdrajca. Ten żołnierz znał tajemnicę Układu Warszawskiego. Polska była wtedy w Układzie Warszawskim razem ze Związkiem Radzieckim i zdradził Amerykanom, co planują jego towarzysze broni, bo on był żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego. Oczywiście jego uczynek nie miał nic wspólnego z wiarą, tak jak w przypadku było to Rahab, bo Rahab powiedziała, że rozpoznała, że Izrael dostanie tą ziemię, bo Bóg Izraela jest Bogiem potężnym i wprowadzi ich. I ona dlatego tak to zrobiła, że ona doskonale wiedziała, że Bóg jest Bogiem. I uwierzyła temu Bogu
I to, że uwierzyła temu Bogu, znalazło odzwierciedlenie w jej działaniu. Że zdecydowała, że ona nie chce mieć nic wspólnego ze swoim ludem. Jest gotowa nawet oszukać ich, okłamać. I widzimy, że potem Rahab przez wiele lat mieszkała razem z Izraelem. I bardzo ciekawa rzecz, że do końca jest nazywana nierządnicą. Tak jakby to ten przydomek przylgnął do niej, ale ciekawe, czemu nie nazywana jest byłą nierządnicą. Czyli dla Boga liczyło się w postępowaniu Rahab co? To, że ona w sercu rozstrzygnęła, ten Bóg jest Bogiem. Ten Bóg jest Bogiem, ja Mu ufam. Nie był to wyuczony prawidłowo sposób oddawania Bogu czci, bo życie Rahab nie mamy dowodów na to, żeby później się jakoś radykalnie poprawiło, było bardziej izraelskie, bardziej zgodne z zakonem. Prawdopodobnie nie było. A także wiele upadków, które było przed tym, nie utrudniło tego. Ona uwierzyła w sercu, że ten Bóg jest prawdziwy. I to się liczyło. I dlatego zdradziła swój lud, aby ocalić przedstawicieli ludu Bożego. Więc widzimy, że to są uczynki nieoczywiste. To nie jest, że Rahab dawała jałmużnę, karmiła głodnych, przeprowadzała niewidomych przez pasy, a Abraham nie ma wymienianych tutaj dobrych uczynków tego typu. Nie. Abraham złożył swojego syna w ofierze. Z punktu widzenia kodeksu karnego czyn zabroniony. Rahab dokonała zdrady stanu. Z punktu widzenia przepisów państwa zdrada również związana jest z zagrożeniem najwyższym wymiarem kary, który ten świat dla niej miał przygotowany. I chrześcijanie również, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Jeśli będziemy żyli według Słowa Bożego i będziemy na każdym kroku mieli Pana Jezusa przed swoimi oczami, to świat będzie nam stawiał różnego rodzaju zarzuty, różnego rodzaju będzie nam przypisywał złe rzeczy, oszczerstwa. I to będzie na podstawie tego, że chcemy żyć sprawiedliwie, jak czytamy w liście Piotra. Że wtedy będziemy cierpieć za dobre uczynki. Choć jest to właśnie ten trzeci i czwarty klucz, żeby zrozumieć, jaka wiara zbawia. Zbawia wiara w Pana Jezusa, a nie wyuczony przepis teologiczny na temat tego, kim jest Jezus. Zbawia wewnętrzna zgodność z wolą Bożą, a nie zewnętrzna zgodność z przepisami ludzkimi. To są bardzo ważne różnice. Czyli mamy mieć wewnętrzną relację z Panem Jezusem, wewnętrzne oparcie na Jego doskonałej ofierze, wewnętrznie rozumieć i ufać Bogu na podstawie tego, kim On jest, a On jest godzien miłości. Jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Tutaj jest ważny taki aspekt też ciało i duch. Człowiek składa się z trzech elementów. Duch, dusza i ciało. Życie ciała, życie duszy i życie ducha. Każdy z tych elementów jest razem człowiekiem. Ale duch to nie dusza, dusza to nie duch, duch to nie ciało. Jest to trochę analogia do tego, jakie są relacje w Bogu. Bo w Bogu mamy trzy osoby Boże, które są, każda z tych trzech osób równe co do chwały i
każda z nich, z tych osób, jest tym jednym, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Ale Duch Święty nie jest Synem, Syn nie jest Ojcem, Ojciec nie jest Duchem Świętym. W przypadku człowieka, który jest utworzony na podobieństwo Boże, mamy jeden człowiek. Dusza w Piśmie Świętym jest nazywana całym człowiekiem. Na przykład Objawienie 6 rozdział. Ciało jest nazywane całym człowiekiem. I duch jest nazywany całym człowiekiem. Ale każdy z tych trzech składników człowieka to nie jest inny człowiek, tylko dalej ten sam. Efezjan 2 rozdział mówi, że umarliśmy przez... Chyba pierwszy, przepraszam. Efezjan, generalnie list, mówi, że upadliśmy przez upadki i grzechy nasze. Umarliśmy. I tam jest mowa o śmierci ducha. Duch umiera i człowiek taki, który zgrzeszył jako grzesznik, jest umarły za życia. I teraz, jeżeli on się nie narodzi duchowo na nowo, to taki umarły doświadczy również śmierci ciała. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Widzimy to w Łukasza 16 rozdział, gdzie bogacz, choć umarło jego ciało, to jego dusza dalej żyła, odczuwała i w pełni funkcjonowała. Choć ciało było złożone do grobu, a jako grzesznik wcześniej za życia ciała on już duchowo umarł przez upadki i grzechy. Dlatego trafił do miejsca męki. I teraz, jeżeli mamy ten smutny przypadek człowieka, który umarł w swoich grzechach, mamy też drugi przypadek, ten, którego udziałem jest każdy wierzący w Pana Jezusa. Był czas, kiedy popełniłem pierwszy grzech. Ujawniło się wtedy, że jestem grzesznikiem. Wtedy umarłem w grzechach duchowo. Żyłem do 18 roku życia, usłyszałem Ewangelię i wtedy narodziłem się na nowo. Ten umarły duch został ożywiony przez Ducha Świętego, który się we mnie wprowadził i przeszedłem ze śmierci do życia. I teraz może spotka mnie śmierć ciała, ale śmierć ciała nie narusza życia duszy i śmierć ciała nie narusza życia ducha. Wtedy jako ten, który odłączony od ciała, będę wraz z Chrystusem, a to daleko lepiej, oczekując momentu pochwycenia, kiedy znowu duch i dusza połączą się z ciałem, tym razem już uwielbionym. Więc tutaj mamy tą relację wspomnianą, że ciało bez ducha jest martwe. Ciało bez ducha jest martwe. Wiara bez uczynków, ale takich jak uczynki Abrahama, takich jak uczynki Rahab. To nie znaczy, że teraz każdy z nas ma się stać zdrajcą państwa polskiego, mordercą swoich dzieci. Na pewno nie. To chodzi o to, że mamy działać przez wiarę. Abraham wierzył, że Bóg może wskrzesić jego syna i otrzyma go z martwych z powrotem. Rahab wiedziała, że Bóg ten jest wielki i za chwilę będzie tu rządził Izrael, bo ma wielkiego Boga. I my także mamy takie możliwości. Więc uwierzyć należy Panu Jezusowi i trzymać się Jego słowa. Thank you.
późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sąd. La, 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 la. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z okrzykiem, z głosem Archanioła oraz trąby Bożej, a z nami w Chrystusie powstaną pierwsi, potem my żyjący pozostawieni, razem z Nim porwani będziemy. W obłokach w powietrze na spotkanie Pana i na zawsze będziemy z Panem, będziemy z Nim. Tysiące lat temu On za grzechy twoje zmarł. Ostrzegam cię, w sądu dzień wymówki nie będziesz miał. Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sąd. La, la, la. Żadne ucho nie słyszało, rzecza, które przygotował Pan tym, którzy go słuchają. Więc jeśli będziesz służył Mu i wiernym okażesz się, w stylu nie zaznasz, gdy Pan wróci tu i ze sobą zabierze cię. On wraca tu. Posłuchaj mnie, nim za późno stanie się. Jeśli nie przyjmiesz go, przygotuj się na sąd. La, 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 la. Nie idź tam, posłuchaj mnie. O nie, Kasiu, proszę cię, nie idź tam, posłuchaj mnie. O nie, Kasiu, proszę cię, do super samu, Kasiu, nie idź ty. Do super samu, Kasiu, nie idź ty. Bo pewien dziwny człowiek czeka tam i czytnik laserowy obok kasy ma. Do super samu, Kasiu, nie idź ty. O nie, Kasiu, proszę cię. Bez cyfrowego znamienia nie obsłużą cię. Nie idź tam, posłuchaj mnie. Obniżka cen z pewnością zachęca cię i we wszystko możesz tam zaopatrzyć się. Lecz to właśnie tak chcą zbawić nas tam, po to, aby wolność odebrać nam. Do super samu, Kasiu, nie idź ty. Do super samu, Kasiu, nie idź się. Był program w telewizji, widziałem go sam. Wyjaśniali, jak bardzo pomoże to nam. Ich komputer wszystko pod kontrolą ma, lecz ceną za ich znamienie jest dusza twa. Do super samu, Kasiu, nie idź się. O nie, Kasiu, proszę cię. Bez cyfrowego znamienia nie obsłużą cię. Nie idź tam, posłuchaj mnie. Bo pewien dziwny człowiek czeka tam i czytnik laserowy obok kasy ma. Do super samu, Kasiu, nie idź nie. O Kasiu, czy nie wiesz, co za tym się kryje? Oni chcą sterować nami, uczynić nas niewolnikami. Oh!
samu, Kasiu, nie idzie. O nie, Kasiu, proszę cię. Szybko musimy uciekać, by uratować się. Ukryjmy się w górach, póki mamy czas. Wiem, że Pan nam pomoże, nie zawiedzie nas.